Teraz powiem na temat obumarcia jednego z płodów w ciąży bliźniaczej. To, czy będzie to miało znaczenie i wpływ na drugi płód, zależy od dwóch rzeczy. Po pierwsze, w którym tygodniu ciąży doszło do obumarcia płodu? Po drugie, od kosmówkowości. I tu wracamy znowu do tego, że koniecznie powinniśmy oceniać kosmówkowość w pierwszym trymestrze ciąży. Po lewej stronie mamy ciążę dwukosmówkową, po prawej jednokosmówkową. Mam nadzieję, że Państwo nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Jeżeli mamy do czynienia z ciążą jednokosmówkową, to te powikłania, które mogą się zdarzyć w wyniku obumarcia jednego płodu, zależą przede wszystkim od wieku ciążowego. Natomiast w ciąży dwukosmówkowej, niezależnie od wieku ciążowego, obumarcie jednego z płodów nie ma wpływu na drugi płód. Tu mamy bardzo ciekawą pacjentkę, która moim zdaniem powinna być wpisana do księgi Guinnessa. Młoda kobieta, która przebyła zapłodnienie in vitro z powodu przebytych dwóch ciąż ektopowych. I mimo, że lat miała niespełna 30, zaproponowano jej podanie dwóch zarodków, na co ona się zgodziła. Pierwsze badanie USG wykazało obecność jednego pęcherzyka ciążowego. Wszyscy się bardzo ucieszyli. Trzy dni później pojawił się drugi pęcherzyk ciążowy, co wzbudziło jeszcze więcej radości. Po kolejnym tygodniu okazało się, że w jednym pęcherzyku ciążowym pacjentka ma trzy płody, w drugim pęcherzyku ciążowym dwa płody. I w tej ciąży trojaczej była jedna para jednoowodniowa, i drugi płód w drugiej owodni, i trzeci płód w drugiej owodni, natomiast w tym drugim pęcherzyku była para jednokosmówkowa. Po czym pacjentka trafiła do mnie w momencie, w którym z tej pary jednokosmówkowej, dwuowodniowej jeden z płodów obumarł, czyli został pojedynczy płód w jednej kosmówce i w drugiej kosmówce trzy płody, w tym para jednoowodniowa. A tu macie już obrazek na takim etapie, gdzie również te płody jednoowodniowe obumarły. Pacjentka urodziła dwoje dzieci, każde z innej kosmówki, z każdego zarodka podanego ma jedno dziecko. Ale stresów przeżyła sporo od początku ciąży, nie muszę Państwu chyba tłumaczyć, bo nie trudno sobie wyobrazić, co przy kolejnych badaniach USG musiała czuć i myśleć. Jeżeli dochodzi do obumarcia płodu w pierwszym trymestrze ciąży, to nie ma żadnego wpływu na rozwój późniejszy ciąży, na późniejszy rozwój dziecka po urodzeniu i nie zwiększa ryzyka poronienia czy porodu przedwczesnego. Pojawiły się takie pojedyncze doniesienia, gdzie próbują udowodnić, że obumarcie jednego z bliźniąt w ciąży jednokosmówkowej w pierwszym trymestrze w niewielkim stopniu wpływa na rozwój umysłowy, obniża nieco IQ u tych dzieci, ale są to takie prace, które budzą dużo wątpliwości, dużo kontrowersji. Wydaje się, że jednak jest to statystyka, która miała w ten sposób zadziałać, a nie była rzeczywistą statystyką wynikającą z tego przebiegu naturalnego, późniejszego, prawidłowego ciąż po obumarciu w pierwszym trymestrze. Problem zaczyna się, jeżeli mamy ciążę powyżej 14-16 tygodnia ciąży, czyli drugi trymestr. Jeżeli dochodzi do obumarcia jednego płodu w ciąży jednokosmówkowej, zazwyczaj równocześnie dochodzi do zgonu drugiego płodu. To jest około 20-40% takich ciąż. Jeżeli natomiast nie dojdzie do zgonu drugiego płodu, może dochodzić u niego do gwałtownego spadku ciśnienia i niedotlenienia mózgu z tego powodu, że w momencie śmierci jednego z dzieci ciśnienie w jego krążeniu spada do zera i krew od płodu żywego jest przetaczana do tego płodu obumarłego w bardzo szybkim tempie, bo ona jest wtedy przetaczana i nic kompletnie nie wraca do dziecka pompującego. I ten gwałtowny spadek ciśnienia w krążeniu płodu pozostającego przy życiu powoduje przejściowy, krótkotrwały, ale jednak głęboki spadek utlenowania mózgu. I to może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i późniejszych i zmian morfologicznych w obrazie mózgu i odchyleń w rozwoju psychoruchowym w momencie, kiedy te dzieci się rodzą.
To przejściowe niedotlenienie mózgu powodujące trwałe uszkodzenie układu nerwowego dotyczy 20-30% przeżywających dzieci, więc jeżeli to policzymy 20-40% obumierających drugich płodów i 20-30% uszkodzonych układów nerwowych, to jest do 70% powikłań obserwowanych u płodu, który przeżywa. Nie jest to mało, są to bardzo wysokie odsetki i bywa to duży problem diagnostyczny, zaraz będę Państwu pokazywać, i diagnostyczny, i rokowniczy dla nas. Drugim powikłaniem, które czasem widzimy u przeżywającego płodu, jest przewlekła niedokrwistość. Z tym dość dobrze potrafimy sobie radzić, bo jeżeli stwierdzimy przewlekłą niedokrwistość, która po przetoczeniu niewielkiej objętości krwi do obumarłego bliźniaka u tego, który przeżył, się utrzymuje, możemy przetoczyć temu dziecku krew, możemy podać trochę krwi w pierwszych dniach po obumarciu bliźniaka i w ten sposób wyrównać tę morfologię. To, co się dzieje, to przetoczenie krwi pomiędzy płodami może się dziać do momentu, kiedy zamkną się połączenia naczyniowe i kiedy skrzepnie krew w obrębie łożyska i płodu, które obumarły. Natomiast nie dzieje się to długo, to jest kwestia kilku dni. I tu mają Państwo po lewej stronie sytuację, od razu powiem, trapa, który został skierowany do nas jako ciąża bliźniacza, jednoowodniowa, oba płody są w jednym worku owodniowym, z obumarciem jednego z płodów. W sytuacji ciąży jednoowodniowej, na takim etapie ciąży, jak to widać tutaj, to było 14 tygodni ciąży, dość rzadko zdarza się, żeby drugi płód przeżył. W ciąży jednoowodniowej przyczepy pępowin zwykle leżą dość blisko siebie, w związku z tym jest dużo połączeń naczyniowych, i obumarcie jednego płodu, a przeżycie drugiego płodu jest dość rzadką sytuacją. Natomiast jak patrzą Państwo na ten klip, to widać, że ten płód trap, który jest u góry po lewej stronie, jest duży. Ma główkę, ma tułów. Objętościowo powiedziałabym, że jest praktycznie taki sam jak ten płód pompujący, czyli płód zdrowy, czyli stanowił duże obciążenie dla płodu pompującego. I tydzień później, przepraszam, to się miało uruchomić, tydzień później ten płód pompujący już nie żył. Skąd się bierze nasz problem z oceną skutków gwałtownego, głębokiego niedotlenienia u płodu przeżywającego? Ano z tego powodu, że leukomalacja i wodogłowie, które często niestety są skutkiem takiego niedotlenienia, pojawiają się w obrazie ultrasonograficznym 2-4 tygodni po wystąpieniu niedotlenienia. Czyli w sytuacji, kiedy obumiera jeden płód, pacjentka przychodzi do nas parę dni później, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ten płód, który przeżył, jest uszkodzony, czy nie. Na odpowiedź na to pytanie trzeba czekać dość długo. Przed upływem 4 tygodni staramy się takiej informacji pacjentce nie podawać. Tak jak istnienie dużych połączeń tętniczo-tętniczych w przypadku ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej działa ochronnie, chroni przed rozwinięciem się zespołu przetoczenia pomiędzy płodami, chroni przed selektywną hipotrofią, tak w przypadku obumarcia jednego z płodów jest czynnikiem rokowniczo bardzo złym. Dlatego, że jest to duże naczynie krwionośne łączące oba krążenia dzieci, w którym w momencie obumarcia jednego płodu krew swobodnie popłynie do drugiego płodu. To jest taki przepływ przez tętnicę pępowinową w pępowinie, charakterystyczny bardzo dla połączeń tętniczo-tętniczych. Czym on się charakteryzuje? On się charakteryzuje tym, że przepływ rozkurczowy rośnie, spada, czasem do zera, czasem nawet do przepływu wstecznego. I potem, gdybyśmy tutaj dalej kontynuowali, to z powrotem zacząłby rosnąć, znowu spadać. To są takie fale, które się pojawiają w tym obrazie. Im gęściej ten zapis sobie zrobimy, tym więcej tych fal będziemy widzieć. Częstotliwość tych zmian przepływu rozkurczowego jest równa różnicy między częstością akcji serca między tych dwóch płodów. Obecność takiego połączenia tętniczo-tętniczego w praktyce dla nas ma takie znaczenie, że jeśli widzimy taki przepływ, to
to mniej martwimy się o rozwinięcie się TTTS-u czy selektywnej hipotrofii. Natomiast w przypadku, kiedy taki przepływ widzimy już przy selektywnej hipotrofii, to jest to czynnik, który utrudnia nam ocenę rokowania. Natomiast w przypadku ciąż z obumarłym jednym płodem, jeżeli wiemy, że wcześniej taki obraz mieliśmy, to na pewno jest to coś, co powinno nas bardziej zmartwić. Co robimy w sytuacji, kiedy w drugim trymestrze ciąży stwierdzamy obumarcie jednego z płodów? Na pewno mierzymy przepływ w tętnicy środkowej mózgu bezpośrednio po obumarciu płodu czy bezpośrednio po stwierdzeniu obumarcia płodu i w ciągu kilku dni bezpośrednio następujących. Tutaj wytycznych żadnych konkretnych nie ma. Większość towarzystw ginekologicznych mówi o ocenie raz lub dwa razy w tygodniu. Pacjentkę zwykle w takiej sytuacji trzymamy w szpitalu, więc nawet zrobienie tego badania raz dziennie nie jest żadnym jakimś dużym problemem, bo nie mówimy o pełnym badaniu ultrasonograficznym, tylko o ocenie przepływu w tętnicy środkowej mózgu. Natomiast jak długo pacjentka wymaga takiej obserwacji, jak długo mogą pozostać drożne naczynia krwionośne u płodu, który obumarł? Kiedyś była mowa, że jest to kwestia kilku godzin, teraz mówi się o tym, że jest to 3, no maksymalnie do 5 dni. Czy jesteśmy w sytuacji, w której spodziewamy się zaburzeń krzepnięcia? No wydawałoby się, że jak mamy obumierający trofoblast, uwalniają się tromboplasteny tkankowe, to ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych jest ewidentnie podwyższone. Ale okazuje się, że dopóki drugi płód żyje, to tych zaburzeń krzepnięcia u tych pacjentek nie obserwujemy. W związku z tym nie ma wskazań do tego, żeby rutynowo u tych pacjentek stosować heparyny, bo takie zalecenia gdzieś tam po drodze się pojawiały. W tej chwili z tych zaleceń się wszyscy wycofali. Natomiast jak często kontrolować układ krzepnięcia, jak długo? Zazwyczaj wykonujemy to badanie 2-3-krotnie w odstępach tygodniowych i potem już dajemy pacjentce spokój. W przypadku stwierdzenia niedokrwistości u płodu przeżywającego możemy wykonać transfuzję dopłodową. Część tej krwi, jeżeli jeszcze naczynia są drożne, powędruje oczywiście do tego płodu obumarłego, ale w momencie, kiedy zamkną się te naczynia krwionośne, transfuzja da efekt pożądany, czyli poprawi morfologię płodu przeżywającego. Często pada pytanie, co się dzieje z płodem obumarłym. W pierwszym trymestrze mamy sytuację prostą, znika, ulega całkowitej resorpcji. Natomiast w drugim trymestrze ciąży mamy możliwości dwie. Albo płód ulega mumifikacji, czyli zasycha i tworzy na powierzchni łożyska taką białą plamę, czasem widać tam kości, czasem jest to tylko taka biała plama rozpłaszczona na powierzchni łożyska. Natomiast czasem niestety dochodzi do martwicy rozpływnej, zwłaszcza jeśli przed obumarciem płód miał obrzęk uogólniony. I to jest bardzo niemiła sytuacja, bo po pierwsze powiększa nam się objętość macicy zazwyczaj, tworzy się wielowodzie w tym worku owodniowym, co sprzyja porodom przedwczesnym. I drugi bardzo niekorzystny element, który bywa efektem tej martwicy rozpływnej, a mianowicie po tym, jak już te wszystkie tkanki miękkie ulegną tej martwicy, zostają same kości. I zdarzają się pacjentki, które przychodzą i na podpasce pokazują dwie kości długie płodu i mówią, takie coś mi się tu wydostaje z pochwy. To jest dla pacjentki oczywiście bardzo nieprzyjemna sytuacja. Te kości no, stosunkowo niedużego płodu potrafią się przez prawie zamknięty kanał szyjki macicy wydostać na zewnątrz i wypaść z pochwy. No ale nie mamy na to żadnego wpływu. Nie można tej szyjki tam zatkać klejem, żeby się to nie wydostawało na zewnątrz. Jak płód obumiera w trzecim trymestrze ciąży, to skutki dla płodu przeżywającego czy dla drugiego płodu są bardzo podobne jak w drugim trymestrze, czyli może dojść do obumarcia, do niedotlenienia, do niedokrwistości. Ale różnica zasadnicza polega na tym, że mamy tutaj do czynienia z płodem zdolnym do życia. W związku z tym tu wchodzi w grę rozważenie zakończenia ciąży, jeżeli uważamy, że dalszy przebieg ciąży może mieć negatywny wpływ na rozwój tego płodu. Robimy to samo, co w drugim trymestrze, czyli kontrolujemy w USG przepływ mózgowy.
kontrolujemy układ krzepnięcia, możemy rozważyć ewentualnie transfuzje dopłodowe, ale zalecenia są takie, żeby zmierzać do jak najszybszego ukończenia ciąży i tu w zależności od wieku ciążowego albo natychmiast, albo po przygotowaniu płodu podaniem sterydów i siarczanu magnezu, czyli po 2 dobach. Przez te 2 doby możemy dać transfuzję, możemy wykonać transfuzję dopłodową, jeżeli płód ma ciężką niedokrwistość i wówczas dziecko urodzi się w trochę lepszym stanie niż gdybyśmy tych transfuzji nie robili. Natomiast tutaj pojawia się kilka pytań, czy jeżeli nie mamy niedokrwistości, nie mamy zaburzeń krążenia, zaburzeń krzepnięcia u pacjentki, to czy poród w tym momencie, jeśli mamy na przykład 30 czy 31 tydzień ciąży, poprawi rokowanie dla tego dziecka, czyli zmniejszy ryzyko powikłań wynikających z obumarcia współbliźniaka, czy pogorszy rokowanie ze względu na to, że rodzimy wcześniaka, który ma stosunkowo wysokie jeszcze ryzyko porażenia mózgowego. Jeżeli już stwierdzimy zmianę w ośrodkowym układzie nerwowym albo głęboką niedokrwistość u płodu, czy urodzenie dziecka w tym momencie poprawi jego rokowanie, czy nie? Jeżeli prawdą jest, że zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego wynikają głównie z tych zmian, które następują w ciągu kilku minut po obumarciu bliźnięcia, to czy zakończenie tej ciąży ochroni dziecko przed dalszym uszkadzaniem układu nerwowego? No, budzi to dużo wątpliwości, jakkolwiek zalecenia są takie, że jeśli dziecko jest zdolne do samodzielnego życia, podamy sterydy i siarczan magnezu, powinniśmy taką ciążę zakończyć. Natomiast taka sytuacja oczywiście nie budzi żadnych wątpliwości. Tak, jeżeli mamy bradykardię, przepływ zwrotny w tętnicy pępowinowej, to tu na pewno taką ciążę należy od razu zakończyć. Jak prowadzimy kontrolę w sytuacji, kiedy jeden z płodów obumarł i zdecydowaliśmy się na kontynuowanie ciąży? Na pewno wiemy o tym, że nawet obumarcie w pierwszym trymestrze ciąży nieco zwiększa skłonność tych pacjentek do porodów przedwczesnych, ale głównie chodzi to o obumarcia w drugim trymestrze ciąży. W związku z tym takie pacjentki powinny być częściej badane na fotelu, no i może warto byłoby u tych pacjentek od czasu do czasu zerknąć na szyjkę macicy w badaniu ultrasonograficznym. Jeżeli chodzi o drogę porodu, to w zasadzie obumarcie drugiego płodu albo obumarcie któregokolwiek płodu w drugim czy pierwszym trymestrze ciąży nie stanowi wskazania do cięcia cesarskiego, poza sytuacją, kiedy mamy do czynienia z obumarciem płodu pierwszego, czyli przodującego, w trzecim trymestrze ciąży. Nie dopuszczamy do porodu drogami natury w sytuacji, kiedy pierwszy płód jest płodem obumarłym i tutaj zdecydowanie trzymamy się zalecenia, żeby takie ciąże rozwiązywać cięciem cesarskim. I to wszystko na temat obumarcia jednego z płodów. Czy Państwo mają jakieś pytania na ten temat?